Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na wywoływanie wiosny razem ze mną. Ja już po prostu mam dość. W Dublinie pogoda jest totalnie w kratkę, raz bardzo wiosenna, raz bardzo jesienna. Pada, świeci słońce, jest ciepło, jest zimno. Z tego co słyszałam, z tego co widziałam w telewizji, w Polsce jest podobnie, więc przywołajmy razem tagiem, które nazywa się Kocham Wiosnę. Przywołajmy tę wiosnę. Chciałam Wam nagrać też wiosenny niezbędnik, ale stwierdziłam, że ten tak, Kocham Wiosnę, odpowiada moim zapotrzebowaniom, jeżeli chodzi o wiosenny niezbędnik i porusza te najważniejsze kwestie. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie jest oczywiście o ulubione wiosenne lakiery. No i jak wiecie, ja zmieniam kolory. W zimie są całkiem inne, zimne, ciężkie. W lecie pastele i takie lekkie kolory. No i tak samo jest w lakierach. Myślę, że dużo tutaj dla Was przygotowałam, ale myślę, że Wam się spodobają. Aż 4 są z Rimmela, bo te kolekcje Rity Ory są tak bardzo piękne i wiosenne. Pierwszy to taki delikatny, różowo-pastelowy, różowo-biały kolor. Naprawdę jest przepiękny i pięknie wygląda na paznokciach. Tak samo jak czysta biel, właśnie też z Rimmela, z tej kolekcji. Wszystkie numery i nazwy napiszę Wam na dole. No i oczywiście na wiosnę nie może zabraknąć nam mięty, delikatnego, miętowego koloru, takiego też pastelowego. Przepięknie to wszystko na paznokciach wygląda. No i po ciężkich czerwieniach i fioletach skłaniam się ku takim naturalnym paznokciom, jak mam teraz. I to jest akurat lakier z Barriem z serii Jelly Nail Pen. Paint, tak właśnie. I jeszcze jeden z Rimmela, też z Rity Ory, ale z tej takiej nowszej kolekcji, też takie Picella się nazywa, czyli taki brzoskwinkowy, delikatny, pastelowy kolor, wszystkie jasne, tak, wszystkie jasne i wiosenne. O! Jeszcze chciałam Wam pokazać, z czym to można mieszać i z czym ja to będę mieszać. Tutaj akurat od Ewy Red Lipstick Monster dostałam takie lakiery Life. I to są takie top coaty z różnymi kolorowymi, wesołymi drobinkami. Właśnie zawsze coś takiego można nałożyć. To jest bardzo szybki manikir, a coś tam się dzieje. Także tyle, jeśli chodzi o lakiery. A drugie pytanie, jeśli chodzi o szminki, to tutaj też po fioletach, burgundach, ostrych czerwieniach przechodzę w nude. To jest taki okres przejściowy między mocnymi kolorami na ustach, które będą królowały w lecie, no a właśnie tymi bardzo ciężkimi kolorami. Także jeżeli chodzi o wiosenne nudziaki, to też mam Wam sporo do pokazania. Pierwszy to oczywiście mój ogromny ulubieniec, czyli Angel z MAC-a, delikatny różowy kolor, połyskujący, przepięknie na ustach wygląda. Dość podobny do niego też taki bardzo nudziak. Coś, co już ostatnio Wam pokazywałam nawet w teście. 126 z Golden Rose. I to są takie dwa przepiękne nudziaki. Z takich jasnych jeszcze jest tutaj taki Color Rush z Rimmela, który jest bardziej brzoskwiniowy, cieplejszy, ale też przepięknie wygląda. No właśnie mówię Wam, wszystko jasne na ustach ląduje. I 102 z Rimmela też na pewno będzie lądowało. Ostatnio najczęściej noszę te szminki. Możecie zobaczyć, że one kolorystycznie są dość do siebie zbliżone. Przepięknie to wygląda. A jeżeli chodzi o troszkę... O, jeszcze jest jedna podobna. Czyli 103 z Golden Rose. Ona jest prawie taka sama jak ta z Rimmela. Oj, Aśka, Aśka, ile tych szminek masz? Dzisiaj mam ją na ustach, tą ostatnią. No i oczywiście, jeżeli chodzi o kolor, to pomału, pomału będę go wprowadzała. No i już się nie mogę doczekać, aż zacznę nosić Candy Yum Yum z MAC-a i bardzo podobną do niej też zapraszam do testu. 133 z Golden Rose. Także tyle, jeżeli chodzi o usta. Następne pytanie jest o ulubioną wiosenną sukienkę. Zajrzałam do szafy i tak się zastanawiałam i stwierdziłam, że mam ogromny deficyt wiosennych sukienek. Myślę, że to jest doskonały pretekst, żeby wybrać się na zakupy i kupić jakąś wiosenną sukienkę, bo naprawdę nie mam w szafie
prawie nic, jeżeli chodzi o sukienki, ale na pewno nie mogę się doczekać, aż założę tą taką z Sheinside sukienkę, którą już nieraz widzieliście, z takim asymetrycznym dołem, z taką poszerzaną górą, taka ala dresowa, ale też jest już właśnie w takim szarym, wiosennym kolorze, tutaj ma taki ściągacz, przepięknie wygląda na osobie. No i kiedy to w końcu nadejdzie ten czas na taką sukienkę? Mam nadzieję, że niedługo. Kolejne pytanie jest o ulubiony kwiat i to już też na pewno nieraz mówiłam, że moje ulubione kwiaty, oczywiście uwielbiam tulipany, bo jak się zaczyna wiosna, to muszą być tulipany, ale uwielbiam też konwalie, ich zapach, wszystko co z nimi związane, i piwonie. Piwonie to są kwiaty bardziej czerwcowe, czyli już takie letnie, ale po prostu wyglądają przepięknie i to jak pachną, to jest ekstra. Kolejne pytanie jest o ulubione wiosenne akcesoria, ciuchy, szale, dodatki, coś w tym stylu, więc czyli taki wiosenny niezbędnik. I ja Wam muszę powiedzieć, że jestem ogromną, przeogromną fanką kimon, zwłaszcza tych kwiecistych, które totalnie i całkowicie kojarzą mi się z wiosną i z latem. Bardzo łatwo się je stylizuje, bardzo fajnie się je nosi i ja na pewno w tym roku dołączę do swojej kolekcji jeszcze kilka kolejnych kimon. To jest jedno z moich ulubionych, ona też jest właśnie chyba z Sheinside, w takie kwiaty. I jedno, które bardzo lubię, ale ono jest takie w lekkim jesiennym klimacie, ale też ja noszę na wiosnę. Jeszcze mam chyba kilka kimon w szafie. No ale właśnie chciałam Wam pokazać takie lekkie, delikatne, prześwitujące, półtransparentne, których w zimie nie założymy. Także kimona uwielbiam. No i oczywiście, obowiązkowo ramoneska to jest... To jest wiosenna część garderoby, mimo to, że ona jest taka, ojej, ale światło, mimo że jest taka ciężka, czarna, gruba, to jednak zrzucamy kurtki, parki, 1000 warstw i ubieramy tylko ramoneskę. Ja już powiem Wam szczerze, że kilka razy w niej wyszłam i bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa. Dodatkowo ja uwielbiam wprowadzać wiosnę małymi akcesoriami, jak na przykład naszyjniki. To jest mój nowy ulubieniec Sheinside. No powiedzcie, że te pastele nie wyglądają pięknie. I tu mam jeszcze taki złoto z kolorami. To może być równie dobrze jesienny, ale i te kolory pięknie będą komponowały się z wiosną. Są wiosenne. O! I ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to buty. Buty. Zrzućmy oficerki, sztylety, ugi i ubierzmy coś lżejszego. Póki co ja na razie śmigam w Nike'ach. To są Air Max Tia. Jeszcze przyjdzie czas oczywiście na baleriny, na melisy i tak dalej, ale póki co ja już porzuciłam ciężkie obuwie na rzecz właśnie takich sportowych butów, a ich kolorystyka jest o tyle fajna, że pasują do bardzo, bardzo wielu moich stylizacji. I nie muszą to być czysto sportowe stylizacje, bo takie czarno-białe, zgrabne, mam wrażenie, adidasy, w sensie najacze, można założyć do wielu rzeczy. Także kolejny niezbędnik. Kolejne pytanie jest o ulubiony trend na nadchodzącą wiosnę. I powiem Wam szczerze, że nie bardzo jestem na czasie z trendami. Ostatnio oglądałam film Rackiej o trendach. No i Racka powiedziała, że teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Wszystko jest modne, możesz nosić wszystko, co bardzo mnie cieszy. To chyba mój ulubiony trend, że tak po prostu, jak kiedyś było, to jest modne, to jest modne, to jest modne, to teraz wszystko jest modne. Czyż to nie jest fajne? Oczywiście, że jest fajne. Oczywiście, jeżeli chodzi o wiosnę, to kolor, pastele. Słyszałam, że mają być modne kombinezony, więc ja jestem jak najbardziej na tak, chociaż nie mam jakiegoś super kombinezonu. Może coś mi się uda znaleźć, chociaż to z drugiej strony kombinezon niby dla szczupłej i wysokiej. No zobaczymy. W każdym razie bardzo mi się kombinezony podobają. Jeżeli chodzi o makijaż, to też wyczytałam, że modny będzie make-up no make-up, więc stwierdziłam, że to jest fajny trend. Ale chciałam Wam tu przytoczyć jeden fragment, zacytować, który wczoraj udało mi się znaleźć, przeglądając właśnie trendy.
Najpierw krótko, co będzie zdecydowanie passé. Na pewno odrzucamy mocne matowe luki, sztuczne rzęsy, podkreślone brwi i konturowanie twarzy. Nie będzie już modne, to nie będzie już modne. Moi drodzy, od dzisiaj przestajemy konturować twarz, bo to nie jest modne. Oczywiście się naśmiewam troszeczkę, dlatego nie zawsze warto sugerować się tymi trendami. Ja rozumiem, że może sztuczne rzęsy nie będą modne na co dzień, ale na imprezy zawsze będą. Tak samo jak podkreślone brwi, bo niektórzy muszą je sobie malować, i konturowanie. Także nie zawsze do końca warto sugerować się trendami, które są nam z góry narzucane. Następne pytanie jest o ulubiony wiosenny zapach i przede wszystkim, to też pokazywałam chyba w ostatnich ulubieńcach, albo jeszcze wcześniej, tak, Lake Sunset, który pachnie nieziemsko, bardzo intensywnie, bardzo letnio i wiosennie i lekko, jest cudowny. I drugi zapach bardzo orzeźwiający i taki właśnie też wiosenny, to jest aloe vera. Ja tutaj mam akurat właśnie Yankee Candle Wam przyniosłam, bo ja najczęściej tych zapachów po prostu używam. Aloe, z którym moim zdaniem pachnie jak melon, arbus, coś w tym stylu, jest naprawdę cudowny. Także ja na pewno będę go kupować i palić przez całą wiosnę. Ulubione wiosenne perfumy. Wiosna jednoznacznie kojarzy mi się z tymi, czyli Moschino Isle of Love. Nie używałam ich ostatnio długo, bo używałam tych drugich z Moschino. No ale jak się tym popsikam, to już całkowicie czuję wiosnę i lato. Jeden z moich ulubionych zapachów. Jak widać, nie ma go tu już wiele, więc na pewno zaraz go wykończę i absolutnie bezapelacyjnie wyląduje u mnie kolejna butelka. Kolejne pytanie, jaka jest u Ciebie wiosna? Czyli jako, że teraz mieszkam w Dublinie, to opowiem Wam. Jak już na początku wspomniałam, jak w garncu. Potrafi być naprawdę ciepło, przygrzać piękne słońce, świecić kilka godzin. Wtedy już się widzi ludzi w letnich okryciach i nawet w t-shirtach, zahartowanych Irlandczyków. Rano świeciło, dzisiaj akurat na przykład, świeciło przepiękne słońce, było bardzo ciepło, ale bardzo wietrznie. Teraz zerwała się jakiś w ogóle sztorm, wichura, nie wiem co. Ciemno się zrobiło, zaczęło padać, także tutaj wiosna w marcu jak w garncu i kwiecień plecień to jest idealne dopasowanie właśnie tych określeń. Znowu już mam całe szyby zalane deszczem i znowu wychodzi słońce. Także taka jest wiosna. Nie jest to tak, że cały czas pada, jest szaro, buro i ponuro. Absolutnie nie. Tutaj jest bardzo ciepło. No tak, jest ciepło, może nie bardzo, ale ciepło. Wszystko szybko budzi się do życia, kwitnie, kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Także, no jakby było trochę bardziej stabilnie, to pewnie narzekała, ale ogólnie nie jest najgorzej. Co według mnie jest najlepsze we wiośnie? No właśnie to słońce i ten zapach wiosny i te ćwierkające ptaki, które zdecydowanie dodają energii, zdecydowanie dodają powera. Chce się żyć i być i robić. I no tak, i działać po prostu. Mamy więcej energii, więcej zapału i do wszystkiego, i do zwykłych, codziennych czynności, nie wiem, do ćwiczeń, do spacerów. Właśnie to lubię, że można w końcu wyjść, czy na rower, czy gdzieś ze znajomymi. No wow, super, ekstra. I ja zimę, ja jestem ogólnie meteopatą, ale zimę nie przeżyłam bardzo źle. W sensie byłam w miarę aktywna, mój mózg w miarę pracował, i myślałam, że jest dobrze, ale jak przyświeciło słońce, zrobiło się cieplej, to poczułam w sobie taką energię i takiego powera, że stwierdziłam, że jednak bardzo pogoda robi różnicę, i chociaż zima nie była zła, to wiosna jest ekstra. Czy lubisz wiosenne porządki? Tutaj krótko, jeżeli ktoś sprząta regularnie, po prostu, to nie ma jakichś mega wielkich wiosennych porządków, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja sprzątam regularnie i nie planuję jakichś nie wiadomo jakich przewertowań w szafie, zwłaszcza, że robiłam to niedawno, także nie szykuję się na jakieś wielkie, nie wiadomo jakie wiosenne porządki. Chociaż no mówi się, że trzeba odkurzyć mieszkanie po zimie, no ale jak się odkurza systematycznie, sprząta i wszędzie, no to co tu jeszcze odkurzać? No nie rozumiem. Także jest okej, bo nie czekają mnie takie. Twoje plany na przerwę świąteczną i wakacje. Do wakacji jeszcze daleko, więc jeszcze nie będę o tym mówić, bo sama jeszcze nie wiem. Ale opowiem Wam o przerwie świątecznej, która już była,
Tak, świąteczna już była, dlatego że dużo ludzi o to pytało. Była? Była. Czy pojechałam do domu? Nie, nie pojechałam do domu, zostałam w Dublinie. Praca i śniadanie i tak dalej, wszystko pomieszane, nic szczególnego. Następna przerwa przed nami w maju, nie mam jeszcze planów, zobaczymy. Tak, nie będę mówić za dużo o planach, bo ostatnio jakoś tak mi się układa, że żyję chwilą. Może to i dobrze, a może to i źle, może właśnie wypadałoby coś zaplanować. Czyli ten filmik zmotywował mnie chyba do tego, żeby zaplanować w końcu wakacje, jakieś przerwy i kupić wiosenną sukienkę, aż naprawdę nabrałam takiej ochoty, bo znowu wyszło słońce, że chyba zaraz się ubiorę i pójdę po jakąś sukienkę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dajcie znać, czy u was już jest wiosna, czy tak samo kwiecień, plecień, czy już się nie możecie doczekać i czy też jesteście bardzo podekscytowani i radośni na tę wiosnę. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.